psychicznym. Ponad 100 diabetyków z dawnego województwa jeleniogórskiego spotkało się w Jeleniej Górze, by wspólnie świętować Światowe Dni Diabetyka. Inicjatorem wydarzenia był zarząd rejonowy w Jeleniej Górze Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. No, członków w naszym kole mamy już ponad 200. Znaczy, że świadomość ludzi zaczyna już wyedukowana i wiedzą ludzie, co to jest cukrzyca, z czym się wiąże i tak dalej. Chcąc pogłębiać swoją edukację w tym kierunku, ci ludzie przychodzą na nasze spotkania, na których często zdarza nam się zapraszać ludzi, którzy znają się na sposobie leczenia i w ogóle na temat cukrzycy. Są to lekarze specjaliści, na temat powikłań, kardiolodzy, okuliści przychodzą do nas i wielu, wielu innych lekarzy. Poza tym przyjeżdżają edukatorzy z Polski, którzy też uświadamiają naszym ludziom, co cukrzyca robi. W dniu dzisiejszym widzimy, że jest kilkadziesiąt osób, chyba ponad nawet setkę, która przyjechała z całego województwa, byłego województwa jeleniogórskiego. Osób, które są zdiagnozowane i wiedzą, że są chore na cukrzycę. Jak się dowiedziałem, że jestem chory na cukrzycę, no to od razu pomyślałem sobie, że chyba jakieś stowarzyszenie jest, żeby zasięgnąć języka. No bo nic nie wiedziałem o tej chorobie, nie? No i w związku z tym dowiedziałem się, że jest takie stowarzyszenie. Zameldowałem się na ulicy Krótkiej do pana Waldka Wiśniewskiego. Wtedy jeszcze było tam jeszcze paru innych ludzi starszych, już w tej chwili ich nie ma. No i tak zaczęliśmy się spotykać. Cukrzyca jest cichą i podstępną chorobą. Szacuje się, że nawet 1/3 chorych nie wie, że na nią choruje. Dlatego warto dowiedzieć się o jej symptomach. Jeżeli mamy zbyt duży apetyt rano, jeżeli widzimy, że z oczami mamy duży problem, że coraz gorzej widzimy, pierwsze badania, które powinniśmy zrobić, to jest poziom cukru we krwi. Zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Jeżeli okaże się, że jest tego cukru powyżej 100, 110, 120, to nie jest to źle, ale jeżeli okazuje się, że jest 150, to już powinniśmy pójść do swojego lekarza rodzinnego i zacząć z nim rozmawiać, że coś jest nie tak. Olbrzymie znaczenie w leczeniu cukrzycy ma aktywność fizyczna, jak i odpowiednia dieta. Powinno być przede wszystkim 5 posiłków dziennie i w każdych posiłku, żeby były owoce i warzywa, a przede wszystkim warzywa. No i lekkostrawne. Taka właściwie kuchnia, jak dla każdego człowieka, który chce zdrowo żyć. No bo cukrzyca to przecież nie choroba, tylko schorzenie, z którym można lata świetne przeżyć. Niestety choroba stanowi duże zagrożenie dla osób samotnych. Jest to problem, dlatego my proponujemy, żeby osoby samotne jednak zapisywały się do stowarzyszeń diabetologicznych, do kół cukrzycowych, które prowadzimy na terenie całego powiatu jeleniogórskiego. Staramy się, żeby osoby samotne nie były tak naprawdę samotne, żeby miały tą koleżankę, kolegę, który do nich codziennie zadzwoni, który z nim porozmawia, a w razie konieczności, żeby osoba, która czuje, że straci na przykład przytomność, miała do kogo zadzwonić. Innym, dość takim nowatorskim rozwiązaniem są opaski cukrzycowe. Jest to taki nowy produkt, który, z którym technika przyszła nam z pomocą. Jeżeli spada znacznie poziom cukru, z opaski wydobywa się sygnał, który o tym sygnalizuje i możemy sami zadziałać lub sygnał zostaje internetowo przekazany do punktu obsługi i w tym momencie pogotowie natychmiast może do nas przyjechać. Podczas spotkania uczestnicy obchodów wysłuchali prelekcję dr Magdaleny Kotowicz-Kilan, a także wręczono odznaki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zasłużonym działaczom zrzeszonym w kołach Jeleniogórskiego Zarządu Rejonowego. Uhonorowano także osoby za wkład w propagowanie wiedzy o diabetologii.